Płukać czy nie płukać? Oto jest pytanie. Czy podczas wymiany oleju warto zaznaczyć mechanikowi: panie, przepłucz pan, bo będzie lepiej? Czy też on sam będzie wiedział, że to zrobić? No tego nigdy nie wiemy. Po raz kolejny apeluję o świadomość, czyli o takie pokazanie w warsztacie, że wiemy, co to jest silnik, co to jest samochód i że będziemy wymagać dbałości o nasze własne cztery kółko i o naszą jednostkę napędową, tej dbałości na najwyższym możliwym poziomie. Czyli idziemy do serwisu i najpierw dywagujemy w głowie, czy wymieniać olej z płukaniem, czy bez. Ja bym proponował zawsze z, bo jeżeli nawet przedłużymy interwał olejowy, nie wiem, nie wyrobimy się na czas, albo zrobimy go ciut później, albo nie zrobimy go dwa razy w zalecanym cyklu, no to wtedy trzeba to zrobić raz, a dobrze. Oczywiście lepiej to robić regularnie i dobrze, ale nawet jak coś przegapimy, to możemy zapobiec wielu ewentualnym awariom, które mogą nas spotkać w przyszłości, przez to, że podczas wymiany oleju silnik zostanie odpowiednio przepłukany. Co to znaczy płukanie silnika? No przede wszystkim to my musimy pokazać, że my wiemy, czyli wchodzimy do serwisu i mówimy: dzień dobry, chciałbym wymienić olej. No dzień dobry, proszę bardzo, proszę, tam pan Heniek wjedzie na stanowisko 3. Ale szanowny panie, będzie z płukaniem? My się pytamy, nie oni nas, my. Możemy zrobić z płukaniem, ale czy pan jest świadom tego, że będziemy płukać? Tak, proszę być świadom tego, że będziemy płukać i poproszę z płukaniem. Co daje płukanie? Specjalnym oczywiście preparatem podczas wymiany oleju w samochodzie daje dużo bardziej wydajne i dużo bardziej efektywne działanie przez następne tysiące kilometrów. Pamiętajcie, że silnik w środku ma mnóstwo zakamarków, uszczelniaczy, popychacze zaworowe, to wszystko tam pracuje i tam wszędzie tych zakamarków jest milion. Jeżeli gdzieś ma się osadzić nagar z oleju, który siłą rzeczy się starzeje, nie wymieniamy oleju co kilka miesięcy, tylko raczej raz na rok, albo czasami nawet rzadziej, dlatego musimy zwrócić na to uwagę, że stary olej jest już skwaśniały, stary olej jest utleniony, stary olej nie ma takiej płynności, takiej rzadkości jak nowy olej. Stary olej jest dużo bardziej zróżnicowany, czyli jeżeli mamy przepracowany, zużyty już olej w silniku, on będzie bardzo nam gęstniał w niskich temperaturach i bardzo się rozrzedzał w wysokich temperaturach. Będzie się gdzieś osadzał, nie będzie odpowiedniej czystości w układzie napędowym, czyli za chwilę będziemy mieli: oho, tutaj już luzik zaworowy się pojawiał, no to zaraz trzeba będzie jakąś regulację robić, prawda? Od czego nam zaczynają postukiwać zawory? No właśnie od tego, że nie są w stanie pracować tak, jak powinny. Tamte wszystkie elementy sprężynujące działają o wiele gorzej wtedy, kiedy po prostu są upaplane tym osadem, który wokół nich się tworzy. Jeżeli zdecydujemy się na wymianę oleju z płukanką, możemy mieć przekonanie graniczące z pewnością, że pewne symptomy usterek w naszym silniku ustaną. Bo jak zawory zaczynają nam pobrzękiwać, postukiwać, no nie rozbierałbym od razu głowicy i nie wydawałbym kilku tysięcy złotych na remont, tylko najpierw bym spróbował zrobić coś innego, czyli dać im oddychać, dać im świeży olej, ale jednocześnie w odpowiedni sposób i odpowiednim preparatem bym go przepłukał. Jakim preparatem i w jaki sposób i jak to się robi i co to w ogóle jest płukanie silnika, zobaczmy teraz naocznie, żeby się o tym przekonać, bo nikt z nas pewnie tego jeszcze nie widział. Liquid Moly Engine Flush to dodatek, który składa się z dwóch istotnych elementów. Pierwszy z nich to jest środek czyszczący, detergent, a drugi z nich to jest środek dyspergujący. I teraz czym jest ten dyspergent? Dyspergent to jest taki składnik, który powoduje rozpuszczenie wszelkich zanieczyszczeń i połączenie ich ze starym olejem. Chodzi o to, żeby zabrać te stare zanieczyszczenia w trakcie wymiany oleju. Czyszczenie układu olejowego jest stosunkowo proste. Wystarczy wlać zawartość opakowania do wstępnie rozgrzanego silnika, następnie uruchomić silnik, zostawić go pracujący przez około 10-15 minut, a następnie wymienić olej wraz z filtrem na nowy. Czyszczenie układu olejowego jest bardzo istotne, bo może pozytywnie wpłynąć choćby na regulatory luzu zaworowego. Często jest tak, że odpalamy silnik na zimno, te hydrauliczne regulatory dość głośno pracują. Po kilku sekundach, po minucie przestają głośno pracować. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że są zatkane kanały olejowe i możemy je w trakcie płukania bardzo łatwo usunąć. Niekiedy jest tak, że mamy problem ze spalaniem oleju, z utratą kompresji. To też jest związane z nagarem, z pojawiającymi się osadami w rowkach na pierścienie tłokowe. Wskutek płukania możemy pozbyć się tych zanieczyszczeń, poprawić kompresję, wyeliminować spalanie oleju. Wszystkie elementy, które są sterowane ciśnieniem oleju, mogą się przedwcześnie zużyć lub hałasować, dlatego że nie ma właściwego smarowania.
Jeśli chodzi o stosowanie płukanki, nie należy bać się tego, że zniszczy ona uszczelniacze. Jeżeli płukanka nie jest wykonana na rozpuszczalniku, możecie ją stosować bez obaw. Co ważne, dobrze jest czyścić układ olejowy przy każdej wymianie oleju. No i oczywiście, za chwilę panie i panowie od Normy Ekologii powiedzą: ojejku, ale to jeszcze jeden preparat, on będzie wnikał nam teraz w glebę, będzie nas tutaj zanieczyszczał. No nie, moi drodzy, trzeba zawsze wybierać mniejsze zło. Przecież zauważcie, że tak naprawdę te długie interwały wymiany oleju to nie jest tylko oszczędność dla flotowców, ale to jest też żądza spełniania norm ochrony środowiska przez producentów, bo dany samochód nie może wyemitować więcej CO2 niż, iż nie może jakby oddawać z siebie więcej substancji toksycznych typu przepracowany olej niż. Także oni muszą się do tego stosować. Te normy są nałożone na producentów, na obsługę posprzedażną, ale my możemy też pójść po rozum do głowy i po prostu działać tak, jak działaliśmy wcześniej. Dlaczego kiedyś mówiło się, że spokojnie samochodem można przejechać 450, 500, 600 tysięcy? Jechałem teraz... Co to był za samochód? No Mercedes okular. Jechałem taksówką na lotnisko. Oczywiście 485 tysięcy. I kula się po prostu jak igiełka. Ja tak słucham tego diesla 2.7, słucham, wie panie, coś się działo tutaj? Nie. A jak pan jeździ? No po prostu normalnie jeżdżę. Mam go tam, nie wiem, miał ileś już zrobione, mówi tak naprawdę nie wiem ile on ma. Ja nim zrobiłem ponad 300 i po prostu regularnie go serwisuję i sobie jeżdżę na taksówce, czyli przejeżdżone w mieście, w ruchu miejskim, naprawdę w trudnych warunkach po kilkanaście godzin dziennie. A właśnie, a propos jeszcze, jeżeli wymieniamy olej, jeżeli robimy płukankę, jeżeli staramy się dbać o swój własny silnik, zwróćcie uwagę, że te wymiany trzeba robić jeszcze częściej, wtedy kiedy samochód jest eksploatowany w ekstremalnych warunkach, czyli jeżeli jeździmy tylko w ruchu miejskim, jeżeli go często odpalamy, często gasimy, jak mój teść swoją Dacię, to naprawdę jeszcze częściej warto zwrócić uwagę na to, czy aby ten olej jeszcze w tym silniku jest, czy jeszcze ta kontrolka za chwilę nam się nie zapali, popatrzeć na ten bagnet, a jak już patrzymy na bagnet, to popatrzeć przy okazji, jaki ten olej ma kolor, bo auto wcale nie musi spalać tego oleju, ale jeżeli on pracuje dużo, na zimno, na krótkich odcinkach, w tych najtrudniejszych okresach eksploatacji, czyli podczas procesu rozgrzewania się jednostki napędowej, to też warto zwrócić na to bardzo baczną uwagę. W ogóle te zagadnienia olejowe są niezwykle ciekawe, bo powracamy do nich cyklicznie od wielu lat. Kiedyś silniki samochodowe były dużo bardziej odprężone i były robione z dużo grubszych i cięższych materiałów. Kiedyś bloki były żeliwne, dużo było normalnej stali, dzisiaj mamy dużo więcej włókien, dzisiaj mamy dużo więcej aluminium, dzisiaj mamy troszkę tych drogich metali w silnikach typu tytan. To wszystko jest lżejsze, fajnie, dobrze, bo wtedy te silniki jeżdżą lepiej, ale jednocześnie też to wszystko jest dużo bardziej podatne na zużycie, a przede wszystkim tak jak aluminiowe bloki silnika nie są tak stabilne temperaturowo. Zauważcie, że blok żeliwny po rozgrzaniu trzyma tę temperaturę przez wieki. Jeżeli zostawicie starego diesla, jakiego wy tam macie? 2.0 czy 1.7? 1.7 diesel, 54 konie? 54 konie, ale by jeździł. No. Jak on już złapie tę temperaturę, on się bardzo długo rozgrzewa, nie? No, ale jak już złapie tę temperaturę, to ją bardzo długo trzyma. Dzisiaj weźmiemy dwulitrowy silnik, nie wiem, z grupy Volkswagena, on się błyskawicznie nagrzewa. To widać nawet po tym, jak odpalimy klimatyzację w samochodzie, czy ogrzewanie. Momentalnie ciepłe powietrze zaczyna być oddawane przez tę jednostkę napędową i my możemy z niego we wnętrzu samochodu skorzystać. Kiedyś, żeby taki diesel 54 konie 1.7 wolnossący zaczął oddawać nam ciepło, to trzeba było poczekać dobre 10-15 minut i jeździło się ze ściągaczką albo ściereczką i przecierało się zaparowaną szybę, bo takie były kiedyś jednostki napędowe. Co to dawało? Dawało to ową legendarną trwałość, że tymi samochodami można było zrobić miliony kilometrów, bo one pracowały stabilnie. Dzisiaj te temperatury powodują, że te silniki pracują po prostu niestabilnie. Jeżeli możemy im pomóc, zróbmy to, a one nam się odpłacą. Czym? W miarę bezawaryjną eksploatacją. W miarę.